Na jaw wychodzą kolejne informacje na temat życia prywatnego zaginionej Izabeli Parzyszek spod Bolesławca. Była w separacji z mężem. Nie mieszkali już razem. Czy kobieta chciała się uwolnić od niego i zerwać ze Świadkami Jehowy, do których należała? 35-latka z niewielkiej wsi Kruszyn w województwie dolnośląskim w piątek 9 sierpnia po pracy wyruszyła swoją białą Skodą do Wrocławia. Miała odebrać swojego tatę ze szpitala. Nigdy tam jednak nie dojechała. Stanęła na 78 km autostrady A4 na wysokości wsi Kwiatowo. Zadzwoniła do taty, że nie przyjedzie po niego, bo zepsuł się jej samochód. Dzisiaj wiemy już, że samochód Izy wcale nie był zepsuty, bo wysłani na miejsce znajomi ojca kobiety uruchomili go i nim odjechali. Został już zabezpieczony przez policję do badań przez biegłego. To jednak nie koniec zaskakujących informacji w sprawie. Teraz na światło dzienne wchodzą kolejne rewelacje. Mąż Izabeli przyznał, że był z żoną w separacji. Nie mieszkali razem, ale mieli ze sobą kontakt. Zapewnia, że nadal się kochali, ale chcieli od siebie odpocząć. To może wyjaśniać, dlaczego Izabela, która stwierdziła, że jej samochód uległ awarii, nie zadzwoniła do męża, mechanika samochodowego, tylko do swojego taty. Ostatnią osobą, z którą rozmawiała 35-latka przed zniknięciem, był jej tata. Dokładnie o godzinie 19:30. Zapytał córkę, czy wezwała lawetę, ta przyznała, że nie, choć od poprzedniego telefonu do ojca minęła już godzina. To tata postanowił załatwić pomoc. Kiedy po 20 minutach zadzwonił z informacją, że do Izy jedzie wsparcie, kobieta już nie odebrała. Co Izabela robiła przez godzinę na autostradzie A4? Dlaczego nie zauważyła jej służba autostradowa i dlaczego kobieta nie wezwała pomocy drogowej? Wyjaśnienie wydaje się być dość oczywiste. Jak potwierdziła nam dolnośląska policja, wszystko wskazuje na to, że auto Izabeli wcale się nie popsuło. Na co więc na autostradzie czekała mieszkanka Kruszyna? Coraz częściej pojawiają się głosy, że kobieta postanowiła zniknąć. W piątkowy wieczór raczej trudno byłoby nie zauważyć, gdyby ktoś na przykład wciągnął ją do samochodu. Najprawdopodobniej więc wsiadła do niego dobrowolnie. Czy to próba wyzwolenia się z przechodzącego kryzysu małżeństwa i zgromadzenia Świadków Jehowy? Jak udało nam się dowiedzieć od jednego byłego członka, Świadkowie Jehowi podchodzą bardzo rygorystycznie do rozwodów. Jeśli jedno z małżonków decyduje się na odejście, to zbiór usuwa go ze swojego grona i zabrania rodzinie jakichkolwiek kontaktów z wykluczonym. Sprawę wciąż prowadzą policja i prokuratura w Bolesławcu, które ze względu na toczące się wielowątkowe śledztwo nie udzielają szczegółowych informacji na temat zaginięcia Izabeli Parzyszek.